Radio Doksa. Radio w Dobrym tonie. Radio jest dzisiaj Henryk Wrubel, wójt gminy Dobrzeń Wielki. Dzień dobry, panie Wójcie. Witam. Panie Wójcie, mieszkańcy gminy sprzeciwiający się poszerzeniu granic miasta zapowiadają radykalizację protestów. Wie pan, na czym ta radyk radykalizacja miałaby polegać? Jak na razie to widzimy, że coraz częściej pojawiają się blokady dróg, tak? I to, to jest coś takiego, co utrudnia wszystkim życie na pewno, no ale, ale mieszkańcy są dalej zbulwersowani tym, co się stało, więc chcą wyrażać to swoje niezadowolenie w taki właśnie sposób. Docierają też do mnie informacje o głodówce, ale nie wiem, jak mm -hmm. to będzie zorganizowane. No tak, takie przekazy są też medialne, mieszkańcy mówią o głodówce, mówią cytuję, świąt w tym roku w Dobrzeniu nie będzie. Tak. E, czy to już nie nazbyt radykalna forma protestów? Nie wiem, trudno mi powiedzieć, ale wie pani, e, jeśli. E, trudno się dziwić niektórym osobom, jeśli w naszym kraju, w, w jednym miejscu patrz Rzeszów, e, wojewoda, opiniując wniosek o zmianę granic, mówi ludzie są zdecydowanie przeciw, opiniuje negatywnie, rekomenduje, żeby odrzucić wniosek, a w drugim miejscu e, wojewoda. Desygnowany przez ten sam rząd, tak? Nie zauważa protestu, czy, czy nie zauważa iluś tam tysięcy osób, które protestują przeciwko zmianie granic i opiniuje wniosek który na dodatek, jak sam w tym w tej swojej opinii napisał jest niekompletny, opiniuje go pozytywnie. No to trudno się dziwić, że ludzie się burzą. To ja zapytam inaczej, czy mieszkańcy konsultują się z Panem, jeżeli chodzi o właśnie radykalizację protestów, formy protestu, czy, czy oni z Panem o tym rozmawiają, czy to są ich autonomiczne decyzje? To są ich autonomiczne decyzje. Znaczy, informują mnie, natomiast ja no, raczej wpływu na to nie mam. To, to jeszcze inaczej. A Pan konsultuje się z mieszkańcami, jeżeli chodzi o podejmowanie kolejnych kroków, na przykład związanych z tym, czy przyjmować pieniądze od Opola, czy nie? Oczywiście, że rozmawiam z mieszkańcami na ten temat. No, bo Oni mnie wybrali, więc chciałbym wiedzieć, chciałem zawsze wiedzieć, jakie, jakie jest ich zdanie w takim temacie, czy, czy będziemy coś przyjmować, czy nie. Oczywiście, że bo tak. Bo Pana osobiste zdanie, na początku przypadkiem nie było takie, że te pieniądze jednak mimo wszystko gmina powinna wziąć, bo były na początku rozmowy pomiędzy Panem a Prezydentem opolana. Były na rozmowy, temat. oczywiście, że tak. Ja przedstawiłem Prezydentowi, jak wygląda mój budżet po drastycznych cięciach, Wzięła. wzięła się kwota tych 10 milionów. Tak, prawda? Stąd wzięła się ta kwota. Natomiast jest, jest jeden problem, który, który ja zauważam i od początku zauważałem. To jest jednorazowa pomoc, więc to jest tak, jakby przeciągnięcie agonii o jeden rok. My musimy jako gmina działać w oparciu o te dochody, którymi dysponujemy. Nie mogę opierać przyszłości gminy o kaprys sąsiada. No, bo tego typu dotacja to jest kaprys sąsiada. My też przekazywaliśmy pomoc wielokrotnie marszałkowi staroście, ale to było w oparciu o trochę inne zasady. To znaczy, robiliśmy wspólnie pewne inwestycje, które służyły im, mieszkańcom województwa czy powiatu, i mieszkańcom naszej gminy. I to jest normalna współpraca. Natomiast tutaj mamy do czynienia z sytuacją, kiedy ktoś. Ponieważ ma dobre układy, załatwił sobie zmianę granic gminy w taki sposób, że za, zagrabił 60% budżetu gminy sąsiedniej i mówi: No, to żebyście nie umarli od razu, to wam spróbuję coś pomóc. Nie zgadzam się na taką sytuację yy, i będę próbował ten budżet dopiąć samodzielnie bez yy, jałmużny. A tak się da? Da się. Myślę, że się Czyli da. Co? Czyli te 10 milionów wsparcia ze strony Opolony nie są gminie potrzebne w takim razie, jeżeli się da. Da się, no da się, będzie bardzo bolało, ale da się. No ale właśnie z drugiej strony, gdyby przyjął pan te y, 10 milionów, no to byłoby łatwiej, czy z takiego czysto pragmatycznego punktu widzenia nie byłoby lepiej w takim razie przyjąć tych pieniędzy? Nie wie pani, tak jak powiedziałem, musimy się dostosować do, do, do zupełnie nowej sytuacji. Jeśli e, rząd nie zmieni swojej decyzji do końca roku, budżet będzie mniejszy o te dwie trzecie, i w oparciu o ten budżet musimy zacząć działać. E, Robiliśmy bardzo wiele dla naszych mieszkańców, będziemy robili odpowiednio mniej. No Będziemy funkcjonować tak, jak nasi sąsiedzi, tak? którzy mają też tam 20 kilku czy trzydziestomilionowe milionowe budżety, więc będziemy działać na, na, na takim poziomie. Dzisiaj po, powiedzmy, jeżeli by tak sobie porównać wprost, budżet Gminnego Ośrodka Kultury jest na poziomie 2,7 miliona. To bardzo dużo, tak? To bardzo dużo, ale działa tam 60 kilka zespołów z których korzystają mieszkańcy nie tylko mojej gminy, ale też no, sporo sąsiadów, bo, bo nigdy tego nie ograniczaliśmy. U naszych sąsiadów, czy, czy, czy u moich kolegów, którzy mają odpowiednio mniejsze budżety, wydatki na kulturę, na biblioteki są rzędu kilkuset, może sześciuset tysięcy złotych, no to trzeba będzie też w taki sposób działać. Jeżeli 60, jeżeli stać nas było na utrzymanie 60 kilku zespołów, bo mieliśmy budżet siedemdziesiąt milionów, to będziemy mieli sześć potem po tym, jak, jak ten budżet zostanie odpowiednio zmniejszony. I tylko tyle. Panie wójcie, ale czy, czy, czy nie stoi pan przed takim dylematem? Albo bierzemy te pieniądze, te 10 milionów od miasta i jakoś spinamy budżet, albo rzeczywiście jest problem, budżetu nie spinamy, w konsekwencji czego Regionalna Izba Obrachunkowa nie przyjmuje nam tego budżetu. No i właśnie, i co dalej? Zarząd komisaryczny, bo o nim też pan mówił, więc to nie jest takie wybieranie właśnie dwóch alternatyw. Nie, dla mnie nie. To znaczy, wie pani, jeśli mi się nie uda, no to być może ten zarząd komisaryczny, ale to być może. No zobaczymy. Zobaczymy, jak będzie wyglądać sytuacja. Tak jak powiedziałem, na razie wstępnie ten budżet się nie dopina na te 7,5 miliona złotych. Nie trzymamy wielu wskaźników, ale w takiej sytuacji to trudno, że tak powiem, trudno, żeby było inaczej. Bo na ten czas tych pieniędzy brakuje, to znaczy, że budżet się nie spina, spina i Izba Obrachunkowa go nie przyjmie. Zobaczymy jeszcze, jak, jak Ministerstwo Finansów podejdzie co tam nam pokoryguje, co nie pokoryguje, bo, bo może się jeszcze zreflektują. Wie pani, no... Ale co to sam, znaczy, że się zreflektują? Znaczy, no, samo, samo Janosikowe to jest na przyszły rok 2,2 miliona złotych, tak? Taka kwota przez Ministerstwo Finansów znaczy, została wskazana. To jest, to jest według naszych wyliczeń, gdyby je skorygować, bo gdyby go nie korygować, to jest ponad 3, to jest 3,5 miliona złotych, więc. Ale myśmy przyjęli już takie, takie kwoty, powiedzmy, sami sobie je pokorygowaliśmy, tak jak tam, tak jakby to mogło wyglądać, mhm. bo, bo też nie ukrywam, że dzwoniłem do ministerstwa, no kontaktowaliśmy się, pisaliśmy o tej, o tej tragicznej sytuacji, informowaliśmy o nich. Oczywiście nic, nic to. Czy znaczy nie dostaliśmy w zasadzie żadnej odpowiedzi poza tą, poza, poza odpowiedzią na ostatnie pismo, co mamy przyjąć do budżetu, czy te dane takie, jakby się nic miało nie zmienić, bo takie otrzymaliśmy. Izba Obrachunkowa może jeszcze powiedzieć, że musicie poszukać oszczędności, więc gdzie ewentualnie tych oszczędności szukać? Doniesienia medialne pojawiały się mówiło o tym, że, że będą zwolnienia i w gminnym ośrodku kultury i w urzędzie rzeczywiście. E, tak, oczywiście, ale to e, powiem tak, te zwolnienia, które, które teraz maj, są, mają być jeszcze, to są zwolnienia, które zakładają już e, tą 7,5 milionową dziurę. Także no dobrze, a czy na to, ten nie czas jest już tak, to do nie jest tak, zwolnień? To nie jest tak, jak, jak to władze Opola przekazują, że gdybym przyjął te 10 milionów złotych, to nie musiałbym zwalniać ludzi. Musiałbym zwalniać ludzi, bo 10 milionów złotych to nie jest 40, które mi się zabiera. Mhm. Po prostu. Więc tu jakby natura, w naturalny sposób trzeba ograniczyć pewne koszty. A do tej pory zwolnienia już jakieś były, czy, czy jeszcze e, nie? To znaczy, ja ograniczałem zatrudnienie w urzędzie już od jakiegoś czasu. E, dwa lata temu, jak rozpoczynałem kadencję w stosunku do tego, to dzisiaj już jest nas 10 osób mniej w urzędzie. To były naturalne odejścia. Były też zwolnienia, ale z innych powodów. Już mi dwie czy trzy osoby same odeszły, ponieważ ja po decyzji ministra, znaczy Rady Ministrów, spotkałem się z pracownikami i powiedziałem im, że będą konieczne zwolnienia, no bo będzie nas, potrzeba nas mniej. Ja o to pytam, panie wójcie, bo Więc prezydent... powiedziałem im, że jeżeli znajdą sobie gdzie indziej pracę, mhm. czy będą chcieli gdzieś przejść to, to nie będę robił mi problemu. Prezydent I tak mówi, się mówi o tym naturalnym transferze pomiędzy y, Urzędem y, Gminy w Dobrzeniu Wielkim a Opolskim y, Ratuszem, że pracownicy mogliby po prostu przejść na zasadzie porozumienia, a nie później dodatkowych konkursów. Takie transfery y, no, chyba jeszcze nie, nie miały miejsce. Pytanie, czy, czy one mają szansę y, zostać zrealizowane? No, ale to nie do mnie pytanie. Ja, y, jeśli jeśli y, miasto będzie y, Chciało Bo rozumiem, że jeszcze kilku pracowników. pracowników do końca roku tak, może oczywiście. pracę, może tak, pracę tak, stracić. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Panie Wójcie, to na koniec jeszcze jedna kwestia. Znaczy mam też pracowników mhm. powiedzmy w ochronie emerytalnej, z tym jest problem, tak, bo, bo, bo nawet gdybym chciał, jest jedno stanowisko, które na pewno od nowego roku, jeśli nic się nie zmieni, będzie zbędne, a pracownik już jest w ochronie emerytalnej i, i, i mam mhm. problem. Panie Wójcie, to, to jeszcze jedna kwestia na koniec, bo mam wrażenie, że mieszkańcy cały czas jeszcze protestując, wierzą w to, że decyzja może zostać zmieniona. Pan też jeszcze do końca ma nadzieję, czy ta nadzieja już raczej umarła? Ja mam jeszcze nadzieję, bo e, e, zmiana tego rozporządzenia to wie pani. Rozmawiałem ze sobą jedną z urzędnikiem z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. To jest kwestia kilkunastu minut, bo to jest prosty zapis w rozporządzeniu, który można wykreślić kolejnym rozporządzeniem na, na którymś jeszcze z posiedzeń, które się pewnie odbędą w tym roku. I taka korekta jest możliwa. W zeszłym roku Rada Ministrów zmieniła jedną decyzję. Co prawda, była to decyzja poprzedników, więc to jakby troszeczkę mniej różowo wygląda, ale jest to możliwe zobaczymy. Czyli nadzieja pozostaje. Tak, oczywiście. Henryk Wróbel, wójt gminy Dobrzeń Wielki. Bardzo dziękuję za Dziękuję bardzo.